Cześć kochani, nazywam się Martalach i zapraszam Was do oglądania Tour de Tour. Po wielu latach przerwy, panie dostają w końcu wyścig, na jaki zasługują. Prawdziwe Tour de France. Donne czy też Femmes? Bye! Zwift? Bo we współpracy z tą firmą organizowany jest ten wyścig, ale po latach. Po latach, e, wiemy, były te próby organizowania kobiecego Tour de France pod innymi nazwami. Był problem z tym, że ASO było właścicielem nazwy Tour de France. Ta impreza nie mogła się, nie mogła się przebić. Później, 8 lat temu, za, z, zaczęto organizować już pod flagą Tour de France wyścig jednodniowy, dwudniowy, ale to ciągle była taka no, kadłubowata impreza. A teraz panie dostają wreszcie swój tydzień, swoje osiem etapów. Wyścig zaczyna się w dniu zakończenia Męskiej edycji Tour de France, i myślę, że wreszcie będzie okazja dla wszystkich tych, którzy chcą się przekonać, jak atrakcyjne może być kobiece ściganie, bo ono naprawdę jest bardzo atrakcyjne. To się świetnie ogląda, panie mniej kalkulują, panie jeżdżą bardziej instynktownie. No i naprawdę to jest wyścig, na który czekam. Wszystkie zawodniczki powtarzają, że to jest przełom, że, że to jest, jeśli chodzi o kolarstwo kobiece, no naprawdę krok milowy i mam nadzieję, że takim będzie, że ten wyścig będzie się podobał, że ten wyścig będzie oglądany, że media będą nim zainteresowane, bo jestem przekonany, że panie zapewnią nam fantastyczny spektakl. A wśród tych pań mamy dwie Polki i myślę, że Katarzyna Niewiadoma, która przygotowywała się do tego wyścigu, odpuściła e, Giro e, kobiet, przygotowywała się w górach przez pięć tygodni, naprawdę przygotowywała się na szutrach, bo i szutry w tym wyścigu będą. Myślę, że Kasia jest naprawdę przed wielką, wielką szansą na... Życiowy wynik, bo w tym pierwszym Tour de France każda z pań chce się pokazać. Jak mówiła Kasia przed tym wyścigiem, kiedyś naszym wnukom będziemy opowiadały, że jechałyśmy w pierwszym historycznym Tour de France kobiet. Takim Tour de France z prawdziwego zdarzenia. Kasia jest w dobrej formie i myślę, że naprawdę pokaże nam się w tym wyścigu. Ze znakomitej strony. No i mamy Martelach. Martelach, która jak sama powtarza, cały czas się uczy, cały czas bierze lekcje, no ale pojechała naprawdę ładnie na kilku etapach Girodonne i myślę, że Martelach jest w dobrej formie. Ma w tym roku już jedno etapowe zwycięstwo, i, i no, to jest kolejny krok w jej karierze. Karta nie ma tak mocnej ekipy. Cesera Tizit, no to nie jest taka siła jak kilka innych czołowych timów na liście startowej, ale myślę, że no. Znając Martę, znając jej waleczność, też naprawdę dostarczy nam wielu emocji. Dwie polki, zaraz o pozostałych zawodniczkach jeszcze powiem, ale najpierw przeanalizujmy trasę. Wszystko rozpocznie się takim kryterium w Paryżu, na polach elizejskich, wokół elizejskich będą rundy rozgrywane. 82 km kryterium, czyli takiego wyścigu, jaki widzieliśmy w ostatnich latach. Ten Le Corse, to właśnie często tak, tak to wyglądało, ale tutaj to będzie dopiero przystawka. To będzie oczywiście szansa dla najlepszych sprinterek, bo będziemy mieli akcję, ale myślę, że wszystko zakończy się sprintem z peletonu. Podobnie jak na etapie drugim drugim do Provence, to będzie 135 km i tutaj także płasko, nie ma specjalnych trudności. Na początku jedna górska premia, no ale to będzie króciutki podjazd, 1500 metrów. Później w zasadzie trasa płaska. Etap trzeci, 133 km do Epernay, tu tych premii górskich mamy już więcej, ale też nie są to jakieś bardzo długie podjazdy, natomiast są to podjazdy dosyć sztywne, krótkie i sztywne i myślę, że tutaj kilka zawodniczek może chcieć to wykorzystać. No i etap czwarty, tak jak czekaliśmy na etap z odcinkami szutrowymi w wyścigu mężczyzn, tak i panie będą miały cztery odcinki szutrowe na tym etapie. W sumie prawie 13 km jazdy po szutrach. Oczywiście trudno to porównywać do Stradę Biankę, ale te szutry, jak wiemy, potrafią, potrafią namieszać. Tutaj można na pewno wyścig przegrać. 126 km, do tego mamy pięć premi górskich. No, etap, który myślę rozgrzeje już ten wyścig na dobre. Etap piąty do Sandy Des Vogue. Tutaj także myślę, że etap raczej dla sprinterek, chociaż mamy niedaleko przed metą podjazd 1500 metrów od Debuis, 5% nachylenia, ale to nie powinno sprawić, myślę, najszybszym zawodniczkom problemu. Etap szósty, no a tutaj już też mamy cztery górskie premie, teraz do, etap do Rosheim i to są e, naprawdę e, niektóre z tych górek są strome, bo mamy tutaj e, podjazdy no, chociażby 1200 metrów e, 8%. Ten, e, ten finisz, także na lekkim podjeździe, no, myślę, że etap dla zawodniczek e, jeżdżących dynamicznie, dla tych, może, może dla jakiejś ucieczki, no bo to będzie ostatnia szansa przed prawdziwą próbą dla góralek, bo dwa ostatnie etapy, etap siódmy, no, mamy najpierw Petit Balon, później mamy Placer Wazel. To są naprawdę trudne podjazdy, już dłuższe niż to, co panie miały wcześniej na trasie. Bo Petit Balon to jest ponad 9 km, Placer Wazel to jest ponad 7 km. No i ta końcówka Grand Balon to jest 13,5 km podjazdu średnio 6,7 naprawdę trudny podjazd i później jeszcze ten zjazd, chociaż to taki jest nie do końca zjazd, bo ten teren tam będzie taki góra dół, góra dół aż do mety w Markstein 127 km bardzo trudny etap, naprawdę pierwsza poważna próba dla kandydatek do zwycięstwa. No i etap ostatni. Tutaj wszystko Kończy się na Planche de Bellefille, dobrze nam znanym także z Tour de France. mężczyzn. To będzie bardzo trudny podjazd. Panie będą podjeżdżały 7 km, 8,7 średniego nachylenia, ale są tam momenty znacznie, znacznie bardziej strome, bo ta góra jest taka nierówna, taki trochę skotkowaty. Ten podjazd, a wcześniej jeszcze mamy dwa podjazdy. Ten pierwszy krótki, 2300 m, natomiast balon. I to jest 8,7 km wspinaczki, a w tych 123 km naprawdę no, etap, który zadecyduje oczywiście o losach klasyfikacji generalnej i myślę, że będzie dynamiczny, bo tak jak powiedziałem, to ściganie pań wygląda tak, że możemy się spodziewać na siódmym etapie już ataków na Petit Ballon, a, a na ósmym już na tym pierwszym podjeździe e, będzie naprawdę wielkie ściganie. Jestem o tym przekonany. Jeśli chodzi o faworytki, no to mówiłem już o Polkach, mówiłem o Kasi Niewiadomej. Kasia będzie na pewno walczyła o jak najwyższe miejsce w klasyfikacji generalnej tego wyścigu i o zwycięstwo etapowe. O etapowe zwycięstwo myślę, że będzie walczyła także Marta Lach. No, ale Prezentacje e, tych zawodniczek, które kandydują do zwycięstwa warto rozpocząć oczywiście od Anemie van floiten e, zwycięzczyni e, Giro kobiet, trzy razy już ma e, Giro kobiet na swoim koncie, jest naprawdę w znakomitej formie. Nie zdecydowała się odpuścić e, Giro dla Tour de France, zdecydowała się pojechać oba te wyścigi, chce ustrzelić dublet Anemic van floiten No to jest zawodniczka, która przecież wygrywała dwa razy Flandrię, dwa razy Strade Bianche, dwa razy Liège-Bastogne-Liège, dwa razy Le Bay e, de Tour de France. Była mistrzynią świata i na czas i ze startu wspólnego, niesamowita zawodniczka, i Holenderka na pewno jest tą główną faworytką wyścigu. Kto może z nią powalczyć? Demi Wollering, która zrezygnowała z Giro, trenowała w górach, podobnie jak Katarzyna, nie No, Demi Wollering także ma na swoim koncie i Lekurs z Le i strzałę Brabancką, i Lierz baston Lierz. Także naprawdę to jest zawodniczka, która tutaj powinna. Powinna rozdawać karty. Marta Cavalli, która pojedzie razem z Cecilii ludwik w jednej ekipie no, na giro. Cecilii Utrób-Ludwik, która gdzieś tam próbowała złapać, złapać ten wyścigowy rytm po, po kontuzjach, po COVID-zie, po no, takim trudnym. Okresie już wydaje się, że na, na Giro pokazała, że naprawdę potrafi jeździć du, Dunka dobrze. Ma dużo drugich i trzecich miejsc na swoim koncie. Szuka tych zwycięstw cały czas sesji Ludwik. A Marta Kawalli, która jak powiedziałem, pojedzie z nią w drużynie, ona była liderką na Giro, ale tutaj myślę, będzie raczej dla Dunki pracowała. Jest oczywiście Eliza Longoborgini. No to jest zawodniczka, którą też stać na wszystko. Ona pokazywała wiele razy, jakie ma serce do, do walki, jak, jak potrafi rozgrywać etapy, jak potrafi atakować, jak potrafi jeździć agresywnie. No. Na pewno na Elisie Longoborghini warto zwrócić uwagę. E, kto nam jeszcze pozostał? No, myślę, że Mavi Garcia, od cordeau także będzie się chciała pokazać z dobrej strony przed swoją publicznością na swoim terenie. Jest y, myślę, jeszcze kilka zawodniczek, które włączą się do tej walki, ale jeśli chodzi o zwycięstwo w wyścigu, no to myślę, że któraś z tych pań, o których już powiedziałem. Mamy też szybkie zawodniczki. Jest kilka etapów dla sprinterek z tych szybkich. Jest Marianne Vos Elisa Balzamo, Emma Lorena Wibes, Lotte Kopecki, ma kto się ścigać w Tour de France kobiet i naprawdę zapraszam, zapraszam serdecznie na ten wyścig. Będę miał przyjemność od poniedziałku komentować go ze Stanisławem Brzuska, ale wyścig rozpoczyna się już w niedzielę i naprawdę warto, warto po tej potężnej dawce kolarstwa na męskim Tour de France skupić się teraz przez tydzień na Tour de France, kobiet. Zapraszam serdecznie oczywiście wszystkie etapy na antenie Eurosportu, wszystkie etapy także w playerze.pl w Eurosporcie Ekstra. Jest gdzie oglądać i namawiam do tego serdecznie.